Blokuj telefon. Już jest. Witam. Dobry, cześć Graszka. Cześć Jezora. Witam. Dzień dobry. Hej, witaj. Cześć Justynko. Cześć, witajcie. W sumie znowu live o niczym. To przy niedzieli. Zaraz zobaczymy, czy żeście coś nawymyślali w tematyce live'a. Odbiorniki magii, jak działają, jak je wykorzystać. Nie istnieje czegoś, coś takiego jak odbiornik magii. Szymon, no tak. Odpowiadając na pytanie, nie ma czegoś takiego jak odbiornik magii. To nie jest radio. Odbiornikiem i nadajnikiem magii może być twój umysł, ale to używam słowa przekaźnik energetyczny, czyli artefakt, bądź jakaś rzecz, albo myśl czasami, która daje nam możliwość pobierania energii z innego źródła. To jest przekaźnik energetyczny. A w ogóle to muszę sobie przypiąć mikrofon. Momentu. Zapomniałem o nim. Dzięki. Aj. Cześć Agatka. Tak, smoki istnieją, ale są to byty energetyczne. Okej. Dobra, teraz powinniście mnie lepiej słyszeć ogólnie. Lepiej, no, na pewno lepiej, jak się mikrofon przypnie. A nawet się go podłączy. No to super, że lepiej. Dobra, co my tam jeszcze mamy w tych pytaniach? Magia węzłów. Magia węzłów będzie, jak będziemy mieli możliwość nagrywania z dwóch kamer. Albo zmiksowania takiego czegoś po prostu nagrania i wtedy będzie tylko na YouTubie, a nie jako live na TikToku. Cały live o magii chaosu. Wielokrotnie mówiłem o magii chaosu. Magii chaosu nie ma sensu robić całego live'a. Magia chaosu, ponieważ magia chaosu nie jest systemem magicznym samym w sobie. Jest tam kilka rzeczy, o których mówiłem wielokrotnie. Magia chaosu opiera się zasadniczo na trzech filarach, czyli sigile, servitory i gotformy. I to są jedyne rzeczy, które są tak naprawdę rzeczywiście powiązane z magią chaosu. Jest jeszcze przenośna chaosfera i od rytuału otwarcia wiru chaosu. Natomiast tam więcej nic nie ma. Magia chaosu została stworzona po to, żeby mieć możliwość łączenia różnych systemów magicznych w jeden płynnie działający system. Znaczy różnych elementów z różnych systemów, pobieranie tego, co nam pasuje. Ponieważ systemy jako tako nie narzucają nam pewne ograniczenia,
Niektóre nam nakazują korzystanie z pewnych rzeczy, inne zakazują korzystania z innych. Natomiast w magii chaosu można tak połączyć te elementy, żeby to miało sens, ręce i nogi, żeby to działało i współgrało ze sobą. No i dodatkowo dochodzi do tego oczywiście umiejętność i znajomość właśnie pozostałych systemów magicznych. Minimum trzech systemów magicznych, żeby można było mówić o efektywnej praktyce magii chaosu. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Ale magia chaosu jako taką nie jest sama w sobie systemem. Dziękuję, proszę bardzo. Tylko niezbyt gorszy. Co wy macie z tą Bydgoszczą? Cześć Lucy. Dawno się zaczęło, 7 minut temu. Jestem rozgłośnią radiową, nie pozdrawiam, witam się z ludźmi, z którymi jako tako się znam po prostu. Smok jest smok. Teraz tak maksymalnie odseparować kawę od popielniczki, bo się źle dzieje czasami. Wracając do tej magii chaosu jeszcze. Ludzie źle pojmują ogólnie chaos jako taki. Chaos jest czymś pierwotnym, wyjściowym. Czymś, co cały czas tak naprawdę istnieje. Chaos to nie jest coś, co przeminęło, było lub może nastać. Chaos jest tu i teraz. Tylko przez to, że kształtujemy naszą rzeczywistość, kreujemy, tworzymy wokół siebie jakby zorganizowany chaos, który przyjmuje konkretną strukturę naszej rzeczywistości, ale to nie znaczy, że on istnieje. To tak na marginesie. Witam serdecznie. Witaj, dawno cię nie było. Manifestacja działa. Tak, działa. Pod warunkiem, że masz opanowane podstawy magii. Bo manifestacja to jest pewien termin wyjęty z magii. I zazwyczaj określenie manifestacja używamy podczas opętań, kiedy dochodzi do manifestacji bytu w powłoce białkowej człowieka. Nie wiem, jaki idiota wizualizację nazwał manifestacją. Drugie znaczenie słowa manifestacja to jest pójście na ulicę i darcie ryja, że na przykład jest się za aborcją albo przeciw. Ewentualnie przyklejenie sobie w ramach manifestacji kutasa do czoła i krzyczenie na ulicach zaakceptujcie mnie. Co sądzisz o samobójcach? Nic nie sądzę o samobójcach. Co mam o nich sądzić? To są ludzie, którzy nie dali sobie rady z własnym życiem. Poddali się. Wszystko. Czy będzie live z naszego beletań? Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę na takiego live'a, to będzie. Dobra, przełączam się na pytania bieżące. Widzę, że coś się tutaj dzieje. O bytach żywiołów. O bytach żywiołów będę mówił na Spotify. Tam mi się będzie po prostu lepiej na ten temat rozmawiać i podzielę to wtedy na cztery epizody. Czym różni się krzyż w kościele od krzyża kabalistycznego? Wszystkim. Chodzi o wpływ. To jeden glif zamykający, a drugi jest używany w rytuałach. To nie tak. Krzyż nie jest wymysłem chrześcijan wbrew pozorom, jako symbol. A krzyż jest znacznie starszy niż religia chrześcijańska czy religia semicka. To jest bardzo stary glif, znany już w starożytnym Sumerze. A to, że chrześcijanie go wykorzystali, bo akurat im się dobrze skojarzył ze śmiercią ich proroka,
To już inna sprawa, ale nie oni, to nie jest symbol wymyślony przez chrześcijan. Miałem swego czasu gdzieś nawet na swoim Facebooku prywatnym prowadziłem taką serię postów na temat symboli magicznych, między innymi było tam o krzyżu. Jest kilka rodzajów krzyży i ten z trupem przybitym do krzyża to jest krzyż chrześcijański, zgadza się, bo to oni stwierdzili, że zwłoki na krzyżu jako dodatek do starożytnego glifu będzie bardzo fajny. W dodatku uwielbiam nekromancję przeniesioną jako religię. Ludzie modlący się do trupa na krzyżu, po prostu cudowna sprawa. Czy ja jestem kompletnym laikiem w tych sprawach? Jakie książki polecasz, aby poznać świat magii? Magia współczesna, 12 lekcji magii, taka książka. Duża, gruba, w twardej oprawie, z pentagramem na okładce. Wielokrotnie zresztą o niej tutaj rozmawialiśmy. Krzyż celtycki. Tych krzyży jest od cholery, naprawdę. Jest krzyż solarny, krzyż Ankh. Tak zwany czarny sześcian, czyli krzyż 3x4. Jest wiele rodzajów krzyża, one służą do różnych rzeczy, jednak każdy z nich jest glifem zamykającym. Ich dodatkowe właściwości, poza tym, że są glifami zamykającymi, no to już w zależności, ale rodzajów krzyży jest naprawdę wiele. Witam, witam. Glifujemy się, nie. Podczas rytuału pentagramu nie glifujesz siebie, tylko masz wyrysować glify w powietrzu, nie na sobie. Co to jest Santa Muerte? Modlą się ludzie do szkieleta, o co chodzi? Santa Muerte jest tak z rodzajem magii śmierci, coś w stylu nekromancji, ale lekko pomieszane z wudu, czyli jest tam dodany element kultystyczny, więc nie można powiedzieć, że Santa Muerte jest systemem magicznym. Jeżeli jest, to jest podobna tak jak powiedziałem, bardziej w stronę wudu. Ostatnio wyszła taka książka nawet na ten temat. Nie wiem, czy my nawet jej nie mamy. Powinniśmy mieć. No, zdecydowanie. Mamy, bo zabawialiśmy, pamiętam. No, cześć Delfina. Sześćdziesiąt dziewięć osób na live. Jaki jest najbardziej niebezpieczny rodzaj magii? Każdy rodzaj magii jest niebezpieczny. Jakby się zapytał, którym rodzajem noża można się skaleczyć? Każdym. Pokazywaliście, jak pytałem. Że leczy u nas coś mniej. O Santa Muerte. Czy po samobójstwie można inkarnować? Samobójstwo nie ma nic do rzeczy. Istotne jest to, co z tobą zrobią po tym, jak już, że się tak wyrażę, twoja powłoka białkowa przestanie działać. Jeżeli jesteś ochrzczony i zrobił ci pogrzeb katolicki, to nie będziesz inkarnować. Życie jest wyborem i każdy ma wybór, czy będzie żyć dalej, czy zakończy swoje istnienie. Tak czy inaczej, ono się kiedyś zakończy oczywiście, bo powłoka białkowa ma swoje ograniczenia i się psuje, jest dosyć nietrwała i delikatna, ale samobójstwo jest też również jakąś decyzją. Mniej lub bardziej świadomą można popełnić samobójstwo, bo nie ma się celu i sensu w życiu, a można popełnić samobójstwo, bo jest się słabym psychicznie, jest się zgnojonym w szkole przez kolegów i koleżanki na przykład. Z tym, że ten drugi rodzaj samobójstwa to jest tragedia. To jest tragedia systemu edukacji, rodziców, pedagogów i wychowawców. A pierwszy rodzaj samobójstwa to jest wybór. Lubi pan śledzie, lubi, ale zależy jakie.
A wracając do pytania Wojtka z Discorda o rytuał, mniejszy rytuał pentagramu, to jest rytuał treningowy. Tutaj nie chodzi o to, żeby no, ten rytuał mu tak naprawdę nic nie robi. To jest rytuał, na którym się ćwiczy po prostu. Nie było widać pytania, Delfinom. Więc się nie olewam, tylko nie widziałem twojego pytania. Nie wszystkie pytania są wyświetlane na TikToku. Czasami pomaga nie stawianie znaku zapytania na końcu pytania, czasami po prostu się nie wyświetlają. Jeżeli ktoś zadaje pytanie i tego pytania nie widać, to serwer Discord, tam jest zakładka pytania bieżące i tam sobie można napisać pytanie. Ja mam otwarte drugie okno i te pytania czytam na bieżąco. Widzę, że Delfina twarda drukuje tam pytania na Discordzie. Co takiego się zmieniło, że po zmianie czasu dzień tak szybko leci? Chyba, że tylko mi tak się wydaje. Tak naprawdę czas, upływ czasu zależy od rezonansu Schumana. Była kiedyś taka strona bieżącego monitorowania rezonansu Schumana. Ona została zamknięta, wcale się nie dziwię. Może została przeniesiona na inny serwer, tego nie wiem. Ale czas nie jest liniowy, on biegnie różnie. W zależności od wartości częstotliwości rezonansu Schumana. Im wyższa częstotliwość, tym pozornie, znaczy czas po prostu leci szybciej. Powiększyłeś literki? Nie. Ale już powiększam. Jakie masz jakieś zwierzęta? Tak, mamy. Mamy węża, mamy myszoskoczki dla węża, mamy psy, mamy kozła. No nie powodzę, co można zrobić, by odwołała swoje oskarżenia. Nie bardzo też wiem, o co chodzi. Basia, najlepiej by było, abyś napisała maila w tej sprawie. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o portalach i o podróżach przez nie? Znaczy ciężko to nazwać podróżą, przez portal się po prostu przechodzi. Portal to jest załamanie dwóch ośrodków, dwóch rzeczywistości. Najprościej to wytłumaczyć w ten sposób. Nalejcie sobie wody do szklanki i włóżcie do szklanki słomka i popatrzcie, jak jest granica lustra wody i wchodzi słomka i ona jest przesunięta, nie? A no to mniej więcej tak działa portal. Jeśli magowie nie wierzą w bogów jako takich, to jak działają gotformy? Gotforma nie działa na zasadzie wiary, bo wiara jest domniemaniem istnienia czegoś wynikającej z powodu braku wiedzy w danym aspekcie pojęciowym. Ja nie wierzę w żadnego Boga. Ja po prostu stwierdzam, że On jest, bo mam wiedzę na Jego temat. I po prostu siłą swojej woli stwarzam gotformę, z którą chcę współpracować, której mocy potrzebuję w danym momencie. Ta gotforma istnieje tylko do czasu, kiedy ja nią podtrzymuje jej istnienie za pomocą siły mojej woli. Wojtek, Discord. Kiedy mówiłeś, że jesteś w top 5 magów, to oni się nie znają. Czy to nie jest niebezpieczne, że mogą cię znać? Co niebezpieczne jest wychodzenie na ulicę, bo może mnie przejechać pijany kierowca. Dziękuję, że ktoś zgłosił, że palę, chociaż tego nie robię. Jesteście naprawdę wspaniałymi trollami. Wracając do twojego pytania, my się znamy doskonale i od wieków. Tak, saluki, czyli harty perskie. To jest podcast, pod nazwa tej rasy.
są charty afgańskie, nazywane Afganami, są charty perskie, nazywane Saluki. Powiesz coś więcej o portalu pod waszą szafą. Używacie go do czegoś? Absolutnie nie. Wspomniałeś kiedyś. Ten portal jest i dlatego na nim stoi olbrzymia, bardzo ciężka szafa, która w dodatku w połowie lewituje, żeby właśnie tam nic nie wyłaziło za bardzo z tego portalu, nikt tam nie zaglądał. Czyli to są te same osoby po inkarnowaniu? Tak. Nie, no, każdy inkarnuje w innym momencie, to zależy od tego, kiedy kończy się jedna inkarnacja, zaczyna druga. Nigdy nie jest tak, że się dzieje w jednym momencie wszystkich pięciu. Czy któryś żywioł jest prostszy do pracy od innych? Czy jest jakiś, który sprawia więcej problemów? Znaczy każdy ma jakiś tam swój żywioł dominujący i z tym żywiołem dominującym będzie mu się łatwiej pracować niż z pozostałymi. Natomiast koniec końców zawsze i tak pracujesz z energią. Czy ludzi pochodzą od diabła, nie? Ale mogliby tam pójść. Wojtek. To nie chodzi o siłę, Wojtku, zajmujący się magią. Chodzi o to, że my się nazywamy magami, ale to nie w tym jest rzecz. Nie chodzi o praktykę magiczną, tylko o pewne ustalenia. Wiesz, to są bardzo stare byty, które akurat postanowiły tu zostać, bo tu jest ciekawiej po prostu. Ciężko to wytłumaczyć. Dobrze to wytłumaczył Kruczy Cień Drakainenowi w ostatnim tomie Pana Lodowego Ogrodu, kiedy siedzą na wyspie po pojedynku na Wyspie Śmierci. Tam to jest fajnie wytłumaczone. Dlaczego Kruczy Cień przebywał na Midgardzie, a nie razem z innymi wyższymi bytami. Czy codziennie pije pan kawę? Oczywiście, że tak, co to za pytanie. A coś więcej na temat wahadełka? A co można powiedzieć więcej na temat wahadełka? Jest to kawał metalu, zazwyczaj mosiądzu, bądź miedzi lub srebra, zawieszonego na sznurku, które reaguje na fluktuacje pola elektromagnetycznego. Jeżeli potrafisz interpretować zmiany ruchu wahadła spowodowane fluktuacjami pola elektromagnetycznego, jesteś w stanie z tego wysnuć jakieś wnioski. Smacznej kawusi, dziękuję. Co wprawia pana w zażenowanie? Głupota ludzka. Tak, wszyscy jesteśmy tu. Wojtku. Niestety. Zróbcie zdjęcie lewitującego. Musi być nie za ciężko, będzie tam zrobić zdjęcie, poza tym nie wiadomo, co wyjdzie na tym zdjęciu. Ja bym tam zdjęć nie robił pod tą szafą. Tam nawet koty bardzo rzadko wchodzą pod tą szafę i zazwyczaj nie wychodzą, a pojawiają się w innym miejscu domu, co jest trochę zabawne w sumie. No. Nie wiem, co to jest ksadas. Czy byliście kiedyś zjednoczeni? Magowie nie tworzą kręgów w ogóle. To się nie sprawdza, już o tym mówiłem.
Słyszał pan teorię, że wszyscy tak naprawdę zginiemy. Zginęliśmy w 2012 roku, a ta rzeczywistość, zbiorowe wspomnienie, zapachniało mi serialem Lost. Jak to napisałeś? Był kiedyś taki serial Lost, w którym właśnie tak jeden coś miało miejsce, jak tutaj napisałeś. Więc bardziej jest to scenariusz serialu niż teoria. Czy Bóg istnieje? Zależy jaki. Chodzi mi bardziej o to, czy na przykład odprawialiście, ale my nie musimy się spotykać jako tako i ta piątka nie jest tutaj po to, żeby się w ogóle w cokolwiek jednoczyć i tak dalej. Tu każdy działa na własną rękę i osobno i każdy ma swój własny plan, wiesz? To tak nie funkcjonuje. Chrześcijański. Jako egregor, tak. Jako wyższy byt, czy przedwieczny, nie. Ktoś mówił o tym na TikToku. Wiesz co, przypomina mi się takie powiedzenie. Na nieheblowanej desce przeczytałem cipa, włożyłem i drzazga mi w członka weszła. Nie wierz słowu pisanemu. Nie wszystko, co piszą w internecie i mówią w internecie, to są fakty. Serio. Co czy Apollo? Istnieje. No, bo tamten się pytał o Boga, ale napisał, że chodziło mu chrześcijańskiego. Apollo tak naprawdę został stworzony jako Bóg po rozpadzie, po rozkładzie pani Hekate na wielobóstwo, z tego względu, że była potrzebna też forma energii męskiej. I tak powstał Apollo. Nie pod łóżkiem, tylko pod szafą jest portal. To jest raz. Wkładałem tam, to cały bym się tam nie zmieścił, ale kiedyś tam wkładałem ręce i z pewnym dozą obawy wyciągałem. Czy istniały szkoły magii, istnieją do dzisiaj? Na przykład my taką prowadzimy. Czy istnieje coś takiego jak mandragora? Oczywiście, że tak. Istniała od zawsze. Ma bardzo, znaczy teraz już nie, ale wcześniej miała bardzo duże zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, ponieważ zawiera bardzo dużo alkaloidów, między innymi skopolaminę. Głównie skopolaminę. Był pan ochrzczony? Broń Boże! Co tam Wojtek tam napisał? To co właściwie robicie? Nic nie robimy. Sobie egzystujemy i robimy sobie jaja. Bawimy się tym światem. Właśnie mówię, że dobrze jest to wyjaśnione na końcu serii Pan Lodowego Ogrodu w czwartym tomie po pojedynku na Wyspie Śmierci, kiedy Kruczy Cień rozmawia z Wukodrakajnenem i właśnie pewne rzeczy mu tłumaczy. Zachęcam was do przeczytania całego czworoksięgu Pana Lodowego Ogrodu, bo tam są fajnie pełne rzeczy wytłumaczone. Co sądzisz o Sumerach? No, Sumer był pierwszą cywilizacją z tych bardziej zaawansowanych cywilizacji. Oczywiście nie był on cywilizacją ludzką. No dobra, jak jestem ochrzczony, to już po ptakach nie można zrobić rytuał do chrystianizacji. Czym są choroby z perspektywy magii? A wiesz co, zazwyczaj choroby powoduje umysł i nie chodzi mi tutaj o choroby psychiczne. A większość chorób bierze się z tego, że sobie wymawiasz coś, że jesteś chory. Albo coś ci zaszkodziło, bo ktoś tak powiedział. Czy to prawda, że jak się wyrywał mandragorę, krzyczała bardzo głośno? Nie, chodzi o to, że tak jak powiedziałem, mandragora jest bardzo toksyczną rośliną i samo dotykanie jej powodowało dosyć silne omamy słuchowe i zresztą wzrokowe również. Bo jak powiedziałem, mandragora zawiera bardzo dużo różnych alkaloidów, głównie skopolaminy, ale są też tam inne halucynogenne rzeczy, które przy dotknięciu
liści mandragory po prostu ona ma taki system obronny jak pokrzywa. No. Zresztą to chyba jest nawet roślina z rodzaju psiankowatych, z tego co pamiętam. Nie jestem dobry z botaniki, naprawdę. Możesz zawsze podjąć decyzję i umówić się o rytuał chrystianizacji. No, możesz. Gdzie zrobić taki rytuał? Rytuał do chrystianizacji? Znaczy, ty przeprowadzasz, możesz przyjechać do nas na rytuał do chrystianizacji, jeżeli ci się chce. Możesz go zrobić w swojej okolicy. Problem polega na tym, że do tego trzeba małego ogniska. I nie każdy ma możliwość. Już klienci różne rzeczy wymyślali, włącznie z paleniem artefaktów związanych z pieczęciami sakramentalnymi w piekarniku. Tak, może katujemy, że ty. Ja nie chciałam tego mówić głośno. Ale ja to jest. Ale się nie wstydzi. Ja jestem dumna na siebie. Tylko za czasu ona było. Sąsiedzi na pewno się bali. No, drugą część pytania, w sensie wy tworzycie religię, systemy, politykę, tak, myśmy stworzyli religię, znaczy część z nas stworzyło religię po to, żeby pozyskiwać energię z niewolników, których wcześniej sobie wyhodowaliśmy genetycznie. Jeśli choruje się od dziecka, to nie jest wmawianie sobie? Nie, to jest wmawianie mamusi, że jesteś słaby, chory, chorowity, cały czas chorujesz. To jest też kwestia taka, że z niewyjaśnionych dla mnie powodów w pewnym momencie wpadł taki trend sterylnego wychowania dziecka. Wszystko ma być wyparzone, wygotowane, wysterylizowane, najlepiej w autoklawie. I takie dziecko w pewnym momencie trafia do przedszkola. Bo w tej chwili w Polsce jest obowiązek przedszkolny już od chyba 4. czy 5. roku życia. Dziecko trafia do przedszkola, gdzie jest brud, bakterie, inne dzieci i zaczynają się jazdy pod tytułem choroby, zatrucia, biegunki, rotawirusy, inne cudawianki na kiju, bo system immunologiczny przez te 5 lat, zanim dziecko poszło do przedszkola, nie miał styczności absolutnie z żadnymi czynnikami, które pozwoliłyby mu się wykształcić w jakikolwiek sposób i dziecko, można powiedzieć, jest tak jakby chore na HIV. Witam, witam. Jedno, co ma być wysterylizowane, to butelki. Co pan myśli o Kern w Szwajcarii? Nie mam pojęcia, co to jest, szczerze mówiąc. Czekaj, bo tutaj... Wojtek dalej nadaje. Wojtek przeprowadza ze mną wywiad na Discordzie. Oglądałem twoje poprzednie live'y. Wydaje mi się, że jest coś, czego nie możesz powiedzieć, bo ludzie nie są na to gotowi. No, mądry Wojtek. Mniej więcej tak, jak to byłby szyfr. No, myślisz, chłopie. Nawet. Jestem pod wrażeniem. No, tak ci powiem. Pozytywnym oczywiście. Jakie znaczenie ma pentagram? O znaczeniu pentagramu można by mówić długo. Zależy w jakiej formie tego znaczenia będziesz to rozdzielać ten włos na czworo. Ogólnie pentagram jest symbolem ochronnym. Symbolizuje też 5 żywiołów. Symbolizuje też człowieka. Dawniej w uzaraniach chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo dopiero powstawało, symbolizował 5 ran Chrystusa. W każdym razie jest to symbol ochronny. O portale. A, czyli to samo co ten wielki zderzacz Hadronu, ale on jest chyba w Genewie. Jeszcze jedni mają, Ruscy chyba też mają taki duży zderzacz. Często też tam się otwierają portale, ale to są nanosekundy. Co może blokować dalszy i głębszy rozwój duchowy? Pieczęcie sakramentalne. Ale muszę go rozszyfrować.
Powodzenia. Ja mam opóźnienie w wyświetlaniu pytań. Zawsze tak jest i jak ktoś napisze, zanim mi się to wyświetli, to tam czasami mija dłuższy czas. Po co używa się świeczek i kadzideł do rytuałów? Świeczki to moc natury, bo są zrobione z wosku pszczelego. Dodatkowo masz tam żywioł ognia, czyli masz żywioł ziemi, żywioł ognia, a kadzidła to żywioł powietrza. Masz trzy żywioły. Ucząc innych, udoskonalasz siebie. Można to tak nazwać. Na pewno udoskonalam swoją cierpliwość. Czy Marzenka i Konstancja planują zorganizować w Wiedźmie kobiece kręgi? A to już się musisz pytać ich bezpośrednio. Nie wiem, co one planują. Nic nie planujemy. Samo się tworzy. Samo się tworzy. Jak powstał portal pod szafą? Prawdopodobnie został przez kogoś otwarty, ale nie, no jeszcze nie za mojej egzystencji. Tutaj przynajmniej. Jak mogę pozbyć się pieczęci chrztu? Rytuałem dechrystianizacji. Na czym polega rytuał do chrystianizacji? Tak poważnie, na zdjęciu pieczęci sakramentalnych. Rytuał najczęściej zamawiany to rytuał odcięcia i oczyszczenia. Czysto teoretycznie, czy gdybyś w tym momencie chciał, to mógłbyś zawładnąć światem? Czysto teoretycznie tak. Tylko po co? Tylko po co? Już jesteśmy zagubieni. No. Poza tym, jaki sens ma gra na kodach? Jeżeli zawładniesz światem i odbierzesz wolność wszystkim, jaki sens będzie miał w ogóle ten świat? Bez sensu. Chodzi o wyzwania. Tu chodzi o to, że wszystko stanie się podle twojej woli, czyli tak naprawdę będzie bez pozbawione sensu i logiki. Będziesz, to jest ostateczne stadium samotności. Masz swoją stronę, gdzie można zobaczyć ceny, czy zgłosić się na maila. Zgłoś się na maila. Nie mamy strony internetowej, mamy TikToka, mamy Discorda, mamy Facebooka. YouTube'a, Spotify. No i Spotify, tak. I YouTube'a, gdzie są umieszczane live'y. Jesteśmy wszędzie. No, kujku, moment, pomału, bo żeście się rozpędzili z tymi pytaniami. Czy opętania... Kurde. Czy opętania istnieją? Tak. Znaczy, są ludzie, którzy mają takie zaburzenia, które wyglądają na opętanie, ale to nie znaczy, że opętań nie ma jako takich. Istotne jest, żeby rozróżnić chorobę psychiczną od opętania. Czy z daty urodzenia możesz coś odczytać? Tak. Ile masz lat na przykład? Gdzie mogę poczytać o diamentach? O diademach. Wiesz co? Ciężko ci będzie znaleźć takie informacje. Może coś nagrasz, czy coś? Może nagram Spotify'a na ten temat, bo w ogóle może nagrać też cykl na Spotify o biżuterii wiedźmy. O, dobre. O smoczym oku i tak dalej. To się nie co to jest to metalowe na palcu? Ktoś ci tam pewnie napisze. Co...
Czy odmawia Pan wykonanie pewnych rytuałów dla klientów, jeśli tak, to jakich? Zazwyczaj odmawiam, a czy odmawiam? Ja nie odmawiam, to nie jest tak, że ja odmawiam. Ja tłumaczę czasami klientom, że to, czego chcą, niekoniecznie jest dla nich dobre i niekoniecznie po to do mnie przyszli. A nie odmawiam wykonania czegoś, bo to nie chodzi o to, żeby odmówić, tylko żeby komuś wyjaśnić, że to, po co przyszedł, zaszkodzi mu, a nie pomoże. Trzeba czasami dobrać inny sposób pomocy dla danego klienta, bo to ja jestem ekspertem od pomocy magicznej, czy od magii ogólnie, a nie klient. Klient przychodzi z problemem, ale dobór rodzaju pomocy należy do mnie. A to jest tak, jak się przychodzi do lekarza, to lekarz ci zapisuje leki, prawda? A to nie przychodzisz do lekarza i nie mówisz, że ty chcesz taki antybiotyk, bo mu się boli gardło. Jak odnaleźć Pana na Spotify? Magia do poduszki, Smocza Przystań. Podcast się tak nazywa. Magia do poduszki. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. Czym się zajmujesz? Czy za pomocą zdjęcia można komuś zrobić urok? Urok się rzuca, a nie robi. Samo zdjęcie... Jeżeli jest to zdjęcie w miarę aktualne, bez filtrów i przeróbek, no, teoretycznie się da, ale bez imienia, daty urodzenia będzie ciężko czegokolwiek dokonać. Tak, stawiamy tarota oczywiście. Jak się robi rozkład tarota? Czarujmy, żebym był gruby. Nie, nie jestem czarodziejem. Dzieci wróciły z kościoła. Dzieci wróciły z kościoła. Tak, kochani. No, było teoretyczne pytanie, przynajmniej wiem, że już to już sam fakt tego, że tylko 5 osób jest głównymi kreatorami, już coś mówi. Nie wiem, czy wszystkie moje domysły nadają się na rozmowę podczas live, więc czasami będę pisał na Signalu. Dobrze. Signala akurat odczytuję po live, więc... No. Pa, pa. Czy nosisz przy sobie jakieś naszyjniki, amulety związane z magią? Oczywiście. Nawet kilka. Oprócz tego są jeszcze tatuaże. Czym różni się Wasza pomoc od na przykład starszych pań szeptuch? Szeptuchy przede wszystkim leczą choroby fizyczne. Ja się akurat tym nie zajmuję w ogóle. A jeżeli już, to ogólny rytuał na poprawę zdrowia. Szeptuchy to czarownice, które przejęły modlitwy chrześcijańskie w celu ukrywania się przed inkwizycją i zrobiły sobie z tego po prostu zaklęcia. Więc przede wszystkim ja pomagam ludziom rozwiązywać problemy życiowe, ludziom na życiowych zakrętach, ale nie leczę fizycznie, tym się zajmują bioenergoterapeuci. Szeptuchy są do nich podobne. Szeptuchy zajmują się głównie leczeniem. Jest to wymierająca już w tej chwili nacja czarownic, spotykana głównie na Podlasiu. Znam jedną i jak przewidywała przyszłość, że aż w szoku byłem. Niektóre szeptuchy potrafią, mają talent do dywinacji, ale to nie wypływa z tego, że są szeptuchami, tylko po prostu mają do niej talent. Czy jest pan wróżbitą? Nie. Przestronną wiedzę ezoteryczną mam, oczywiście. Nie tylko ezoteryczną, również filozoficzną, psychologiczną, techniczną, matematyczną. Wiedzę z bardzo wielu, z fizyki kwantowej. Mam bardzo szeroką wiedzę z bardzo wielu dziedzin. Uwielbiam wiedzę, kocham wiedzę. Czy padł pan kiedyś ofiarą jakiegoś uroku rzuconego przez kogoś innego? Ofiarą nie, ale próby były. Wiele było prób rzucania na mnie uroków. Dlaczego mnie ktoś wyciszył? Napisałem coś nie tak.
Nie widziałem, żeby cię wyciszono. Poza tym my nie wyciszamy, tylko banujemy. Jak ktoś jest, ktoś coś napisze, to moderatorzy banują od razu. Nikt nie wycisza. Co zdarza się? Takie w formie ostrzeżenia. Czy napisałeś kiedyś jakieś książki w poprzednich inkarnacjach i czy nie ma jakichś książek pozostałych tych magów? To nie jest pytanie na live'a, ale napisałem sporo na temat magii, cały czas piszę. Podobnie, cześć Natka, podobnie jak pozostali. Każdy chce pozostawić po sobie coś. To jest wielka potrzeba kreacji, też przekazywania wiedzy. Jeżeli masz odpowiednio dużą wiedzę, po prostu ona chce z ciebie się wyrwać, podobnie jak masz za dużo energii. I ludzie, którzy mają dużą wiedzę, po prostu mimowolnie skupiają wokół siebie uczniów. O, dlaczego nie zamknie pan portalu pod szafą? Bo nie mogę. Przez przypadek do portalu trzeba się zanarnie tłumaczyć. Co można zrobić, jak na przykład mnie obraża w internecie? Ale kto cię obraża w internecie? Istnieje inkarnacja? Tak. Dobra, będę pisał na Signalu, bo mnie zamkną. Zamknąć to cię nie zamkną, ale wypadki mogą się zdarzyć różne dziwne. Co pan wie na temat swoich inkarnacji? Bardzo dużo. Proszę się uprzednio o opuszczenie live'a wszystkie chrześcijańskie witches polecą sztuczki. Nie. Chrześcijańskie witches, baby witches, modne witches, to nie jest kanał dla was. Tak samo w ogóle chrześcijanie, to nie tutaj. Mam jeszcze kawę, łeb mnie zaczął boleć w ogóle. Muszę szybciej tarczę zrobić, choć no to chyba nic nie pomoże. No. Jeżeli twoja tarcza by na takie rzeczy pomagała, to różanie ze słoni widzę ta w Toruniu. No jeszcze możesz się przytulić do po osągu w Świebodzinie, jak ci nie pomoże. Albo zastawić się ryzykiem. Czy satanizm jest czymś dobrym? Nie ma pojęcia dobra i zła, więc nie rozumiem pytania. Czy zajmuje się pan tarotem? Tak, tarot jest bardzo zajmujący. Może zająć całe życie poznanie tarota. Siemanko. Co słychać? To co widzisz, Natka? Da się żyć wiecznie. Energia nie ginie nigdy. Powinieneś wiedzieć to z fizyki. Czy na Discordzie podzielisz się, jakie książki napisałeś w innych inkarnacjach? To raczej były manuskrypty. Się skupiam, żeby coś napisać w tej inkarnacji. Tak jak mówiłem, ale tutaj może być sporo nowych osób, może nie wie, że pracuję nad nowym systemem magicznym opartym o internet, czyli magia sieci. Na jakiej zasadzie działa tarot? Może pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Tarot działa na takiej zasadzie jak test Rorschacha, czyli wyrywa za pomocą obrazów na kartach
wyrywa pewne informacje z twojej podświadomości i wtedy jesteś je w stanie wypowiedzieć świadomie. To jest kwestia, dlatego trzeba znaleźć karty, które będą do ciebie mówić. Dlatego też mówi się, że tarot jest mądry twoją mądrością, czyli nie wyciągniesz z kart nic więcej niż nie masz we własnej podświadomości. Jakoś cicho wszyscy w kościele. Skąd w ogóle wzięli się wikanie? To chyba dość stosowny nowy odłam pogaństwa. Nie, to jest odgrzewanie kotleta z końca lat 70., czyli tak zwanej kultury New Age. Wtedy to nie pykło, teraz się to nazywa wikanizm. Jest to tak jak New Age, jeden wielki koktajl z kilkunastu różnych kultur, kilkunastu różnych wierzeń, systemów religijnych. Również jest tam trochę magii, jest tam trochę druidyzmu i szlak wie co jeszcze. W każdym razie jest to pomieszanie z poplątaniem, nadające się tylko do tego, żeby to wywalić do kosza. Pytanie z Discorda. Mówiłeś na podcaście na temat połączenia świadomości, podświadomości ze świadomością. Musisz dokładniej opowiedzieć, jakie korzyści za tym płyną. Faktycznie wtedy nasza pamięć staje się niezawodna. Twoja pamięć zawsze jest niezawodna, tylko ty nie potrafisz dotrzeć do plików pamięci. Mówię, do emgramów pamięci, bo tak się nazywają pliki w naszej głowie, emgramy. Nie warto tatuować sobie run. Przypomnę starą anegdotkę, kiedy to jeden z ludzi na Facebooku chwalił się swoim runicznym tatuażem, który super sobie zrobił, tylko nie znając dokładnie znaczenia run, wytatuował sobie skrypt runiczny oznaczający w dosłownym tłumaczeniu ofiara dla Odyna. Czy przy pomocy magii mogę uprościć sobie codzienne obowiązki. A wiesz co? Tak, magia po to istnieje, żeby sobie upraszczać życie. To wikanie mogą robić jakieś rytuały? Przecież tam jest, żeby nikomu nie szkodzić, więc jaki tam rytuał możesz wykonać? Chyba tylko mniejszy rytuał pentagramu albo gnostycki pentagram dewokacji. Bo w każdy jeden rytuał inny będzie komuś szkodził, a wikanie nie mogą nikomu szkodzić. Rytuał odcięcia i oczyszczenia zaszkodzi osobom, które odcinasz od siebie, które mają potrzeby energetyczne i są z ciebie energię, nie? Czyli robisz im krzywdę, bo zabierasz im tą energię. Czy wszyscy żyjemy w Matrixie? Jest to rodzaj zbiorowej symulacji. Mówiłem o tym na Spotify. Jestem tu pierwszy raz. Super. Czy pan wie, kim pan był w poprzednim wcieleniu? Tak, wiem. To pytanie już kilka razy powtarzało. Znam większość swoich inkarnacji. I co wisiał 9 na szubienicy na dno? Nie wiem, co się z nim stało. Nie śledziłem jego dalszych losów. Po prostu ogólnie run nie powinno się tatuować. Wynika to z tak zwanej pieśni ludzi. Czyli Havamal, pieśń najwyższego. Teraz już wiem, co napisać, bo różaniec chyba nie da rady. Mówiłem, przez ten zasłoń się ryzykiem. Czyli dzięki połączeniu podświadomości możemy zsynchronizować naszą wiedzę z poprzednich inkarnacji, między innymi. Między innymi wiedzę, ale też wspomnienia. Czyli ci, co oferują rytuały wika, to nie są wcale wika. Zresztą przeczytałem kilka książek na temat wikaństwa ogólnie i dochodzę do wniosku, że tam po prostu, żeby być wikaninem, nie można praktykować magii. To jest religia. Wikanizm jest rodzajem religii, a religia czy kult wyklucza użycie magii. Wikanizm jest odłamem religijnym, czyli sektą.
jakimś tam po prostu no, opartym może na magii, tak jak powiedziałem. To samo co New Age pod koniec lat 70., lat 80., to jest to dokładnie to samo, tylko wtedy to się nazywało New Age, a teraz się nazywa Wicca. Jak można poznać swoje poprzednie wcielenia? Poprzez regresję, poprzez hipnozę regresywną. Można zrobić też regresywny rozkład tarota. Coś, czego nie mogę pojąć, dlaczego ludzie dziarają sobie symbole, których nie rozumieją. Czasami niektórzy myślą, że rozumieją, tylko że ich perspektywa rozumienia może być odrębna od tego, który te znaki tworzył. Albo przeinaczone. Czy potrafi pan pokazać coś magicznego na live? Ktoś mu tam już pokazał? Czy potrafię? Aha. Tak, sztuczkę ci mogę pokazać. Czy postać diabła jest prawdziwa, czy tylko wyimaginowaną postacią? Postać diabła jako tako to jest postać, która została stworzona przez mitologię, w sumie chyba dopiero chrześcijańską, bo jako tako w mitologii semickiej postać diabła nie występuje. Występuje postać oskarżyciela. Wiccan jest tak, że każdy wikanin musi praktykować magię. Praktykować, tam nie ma co praktykować. Co tam jest za system magiczny? Wikanizm nie jest systemem magicznym w ogóle. Po pierwsze, czarownic, słowo czarownica i profesja czarownicy wyklucza wikanizm. Wikanizm. W 100% całkowicie to czarownice opierają się na magii krwi, a tak samo jak wiedźmy. Są ich podstawowe systemy magiczne, więc wikaństwo absolutnie wyklucza takie rzeczy, więc nie można być czarownicą wika. Tak samo jak nie można być chrześcijańską witches. Jeśli mam sny, że kiedyś byłam Żydówką, to mogłam być w poprzednim wcieleniu? Tak. Czasami są takie sny regresywne z poprzednich wcieleń. Jeżeli powtarza się na przykład motyw różnych snów, ale z tą samą, nazwijmy to, powłoką białkową, czyli postacią, to znaczy, że mogą być to sny regresywne. A to cytat z książki był który? Po prostu dawno nie było pytań o wikanizm. To z wika i z byciem czarownicą. Nie, to były moje słowa akurat. Ale możesz sobie zapisać. Powiesz coś na temat częstotliwości sol fezowych, czyli pierścieniowych, tak? To by trzeba było najpierw wprowadzić ludzi w temat, ale może nagram o tym coś na Spotify. To jest dobry temat w sumie na Spotify. Chciałem tylko powiedzieć, że ma pan piękne oczyska. Dziękuję. Dzień dobry. Jeszcze Reiki, będzie komplet pytań. Nie, ja sora musiałaś. Czy egregor może tworzyć byty? Jeżeli tak został stworzony i taki jest przepis na niego, to tak. Pamiętaj, że egregora tworzy się zbiorową świadomością grupy ludzi, mniejszej lub większej, która dokładnie wie, co ma wizualizować. Więc jeżeli wizualizujemy byt, który ma taką możliwość jak tworzenie innych bytów, no on to będzie mógł, potrafił, będzie to robił. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to on nie będzie tego robił. Czy Mark Zuckerberg jest reptilianinem? Skąd ja to mogę wiedzieć? 120 osób widzę na live, raz pewnie spadnie. Czy jest pan przywódcą swojej grupy? Jakiej grupy? Jakim przywódcą?
przy wódce, to ja sobie mogę z kolegami posiedzieć. O, dawno tego pytania nie było. I jeszcze, czy grilla można odpalić magią? Tak, można. Oczywiście, że wszystko można. Można też nasrać na środek pokoju i przyklepać łopatą, żeby się fajnie rozprysło. Tylko po co? Wiesz, ile energii potrzeba, żeby rozpalić chociażby świecę za pomocą magii? To zapal zapałkę i zmierz w kelwinach. Przelicz sobie wartość energetyczną na przykład na fotony w tym przypadku, bo ogień, fotony i kelwiny. Zmierz sobie w moment rozpalenia zapałki, to zobaczysz, ile energii trzeba włożyć w rozpalenie zapałki. Jeżeli posiadasz tak dużą ilość energii, którą chcesz marnować na rozpalanie zapałki, to pomyśl sobie, jak wielką ilość energii zmarnujesz na rozpalenie grilla. Po cholerę! To jest tak wielkie marnotrawstwo energii, że równie dobrze mógłbyś się mnie zapytać, czy jestem w stanie podpalić sobie 500-eurowym banknotem papierosa. Oczywiście, że jestem w stanie. Tylko po cholerę marnować 500 euro, czyli ponad 2,5 tysiąca złotych, żeby sobie zapalić fajkę, jak mogę użyć do tego zapalniczki. Bo co, bo chcę się popisać, że jestem bogaty? Tak samo jest z rozpalaniem grilla za pomocą magii. Oczywiście, że mogę. Tylko po co? Magia istniała, istnieje i istnieć będzie. O, ma swoje smocze, nie toperki. Nie smocze, tylko sekciarskie tam było. Fajnie brzmi. Ale smocze, nie toperki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie brzmią. Zatrzymamy, zapamiętamy. Zostało zapisane. Zawsze jak się przebudzę w nocy... Gdzie to było? Ejku, ale mnie cofnęło. Czyli egregor Bóg mógł stworzyć anioły nieba. Anioły są zupełnie innymi rodzajami bytów. A, znalazłem. Zawsze jak się przebudzę w nocy, to o 3.33, czy ta godzina jest magiczna, to jest godzina pani Hekate. Prawdopodobnie pani Hekate chce się z tobą skontaktować. Czy... Cel życiowy. No. Jesteście w Polsce? Tak. Nigdy pan nie opowiadał swojej o drugiej żonie. O pierwszej też nie. O tym grillu na każdym maju było. Są gdzieś zapisy z live'ów? Tak, na naszym kanale na YouTube są, jest większość live'ów. Bywają live'y, których nie ma na YouTubie, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie dało się ich pobrać z TikToka. Nie co, tylko kto. A to sobie już obejrzyj na YouTubie, bo pani Hekate poświęciłem całego live'a. Można go zobaczyć na YouTube. Albo po prostu wpisz sobie pani Hekate w Google'ach i poczytaj. Ja też nie będę się za każdym razem na live'ie powtarzał. A powinnaś słyszeć o kimś takim jak pani Hekate, bo jest to postać związana z mitologią, chociażby grecką. A już nie mówiąc o innych mitologiach, ale tej greckiej uczy się chyba w szkole najwięcej. I tam jest wspomniane o pani Hekate. Odnośnie symulacji Matrixa i kreacji, interesujesz się Mataversem? Nie wiem, co to jest Matavers. Nie stój teraz. Bardzo ładnie to napisałaś, Justynko. A to tam było jakieś tam pytanie o ciebie? Bo nie wiem, co wrzucisz. Nie, raczej o, było. Tak, tak. No nie kuj, tak nie kuj. Najważniejszy jest tu i teraz.
Dobrze, że pytają tylko o żony. Na inne pytania nie odpowiadaj. Musiałby osobny podcast założyć. Ale to by była długa seria. No, mój osobny podcast. Ciekawa. Tam. Nie istnieje coś takiego jak przeszłość. Przeszłość jest jedynie zapisem chwili obecnej w engramach w twoim umyśle, a ona jest ciągle nadpisywana. Tak jak RAM w twoim komputerze, to jest pamięć, która jest ciągle zmieniana, nie jest na stałe zapisywalna. Podobnie działa twój umysł, nie jest na stałe zapisywalny. I engramy pamięci są ciągle przetwarzane. Tylko dlatego jesteś w stanie zrozumieć wspomnienia na przykład z 5 roku życia. Bo twój mózg w wieku 5 lat był zupełnie inaczej ukształtowany i zupełnie inaczej zapisywał informacje niż w wieku 25 lat. I swoje wspomnienia z wieku 5 lat to nie są żadne twoje wspomnienia, to są twoje wymysły tak naprawdę. Bo tych wspomnień, prawdziwych swoich wspomnień z wieku 5 lat nie byłbyś w stanie zrozumieć. Nie wiedziałbyś, co to w ogóle jest. Jakby dane w zupełnie innym języku kodowania, programowania. Co to może oznaczać, że gdy medytuję, to mój pies zaczyna na mnie szczekać. Sprawdza, czy żyjesz. Boi się o ciebie po prostu i w tym momencie zaczyna coś robić, żeby sprawdzić, czy wszystko jest z sobą w porządku. No, Zmonka ma takie odchyły, nie? Tatuaże są tylko ozdobą ciała, czy mają jakieś przeznaczenie? Kumulują energię. Zależy, czy jej zależy, jakie tatuaże. Cel robienia tatuaży jest indywidualną sprawą. Moje tatuaże to są tatuaże rytualne, magiczne, które są jednocześnie serwitorami i sygilami, które pomagają mi po prostu w praktyce magii. I po to były tylko robione. Czy można wyczarować pieniądze? Można, ale do materializacji kawałka papierów, w dodatku z jakimiś tam zabezpieczeniami, musiałbyś doskonale znać strukturę energetyczną danego banknotu, żeby takie coś zmaterializować. To jest niesamowicie trudne. Jak udało ci się uniknąć pogrzebu chrześcijańskiego przez tyle wcieleń? Po prostu nie byłem nigdy chrześcijaninem. Jak udało? No, to było. A złoto można wyczarować. Tak samo. Słuchaj, wszystko jest zbudowane z tych samych atomów. A te atomy są wszędzie wokół nas. Istotą jest znanie wzoru i umiejętność połączenia tego w taki sposób, żeby to było daną rzeczą. To trochę przypomina budowanie z klocków Lego. Tylko, że jest bardziej skomplikowane, bo jak zrobisz coś nie tak, to na przykład zamiast złota będziesz miał na przykład rozszczepialną cząsteczkę ołowiu i wylecisz w powietrze razem z całym miastem. Jak najłatwiej poznać swoje poprzednie wcielenia? Zapisać się na sesję hipnozy regresywnej. Czyli jak się ma katolicki pogrzeb, to nie będzie reinkarnacji. Niestety, przykro mi. Ale to wynika z samej formuły pogrzebu. Nigdy nie byliście na pogrzebie? Nie słuchaliście, co tam ksiądz mówi? On mówi bardzo wyraźnie, co robi z energią danego człowieka. Nie wiem, czy było widać pytanie. Też nie wiem. Cześć, nasze mity. A jak w Panie Lodowego Ogrodu, tam magowie, tu naukowcy. Co zrobić, by przejść reinkarnację? Jak to, znaczy, to nie rozumiem pytania. Jak to przejść reinkarnację? Co może oznaczać, że budzę się często o 2 lub o 2:05? Nie mam pojęcia. Akurat o 2 to nie wiem.
Może nie przestawiłeś zegarka i budzisz się o 3:00. Tak naprawdę. Byłam z słuchami, szlak nie trafiał. Hipnoza regresyjna. Nie wpłynąć? Nie. Hipnoza nie mam. Jeżeli znajdziesz sobie hipnotyzera, który jest profesjonalistą, najlepiej sobie zadzwonić albo napisać maila do Polskiego Instytutu Hipnoterapii, żeby ci podali kogoś w okolicach twojego miejsca zamieszkania, kto się zajmuje hipnozą regresywną i umówić się na sesję. Bo to są drogie rzeczy, bo hipnoza regresywna to jest 6 godzin czasami. Batory, tak jak ci mówiłem, pies wchodząc w stan medytacji wyłączasz w pewien sposób umysł. Pies to wyczuwa, a raczej przestaje cię wyczuwać, dlatego zaczynasz szczekać. Sprawdza po prostu, czy żyjesz. Co zrobić, żeby doświadczyć reinkarnacji? Doświadczasz jej cały czas. Smocza przystań, bingo. Wydrukujemy. Lucy, nie da się tego, nie da się w grafiki wrzucić w ten, nie? W komentarze na live. Będą koszulki smocze, nietoperki? Będą. Na razie będą kubki. No, szkoda. Ale trzeba to przerzucić do multimediów i ten wydrukować i będziemy grali sobie w bingo podczas live'ów. W Shreku były smocze osły. Przeniesienie swojej rzeczywistości do świata VR. Tak, interesowałem się. Tu odpowiadam na pytanie Daniela z Discorda. Kiedy Google ogłosił, że pracują nad właśnie przeniesieniem świadomości do internetu, powstał pomysł stworzenia systemu opartego właśnie, systemu magicznego opartego o sieć. No to podobnie do Astrala w sumie. Co to jest nowe? Już pomysły widzę, lecą. Będziemy dyskutować nad dodatkowymi opcjami. Czy potrafisz widzieć kolor aury człowieka? Nie, potrafię widzieć jej wzorzec i częstotliwość. Ja nie widzę kolorów. Jestem monochromatystą. O, chwalik. Jeśli organizmy żywe oprócz nas ludzi mają jeszcze na tej planecie świadomość, prawdopodobnie delfiny mają świadomość samoistnienia, przynajmniej na to wskazują badania, i prawdopodobnie słonie, ale nie wiadomo, czy mają tylko świadomość śmierci, czy też świadomość istnienia. To musi być nieprzyjemne widzieć na czarno-biało. Nie mam pojęcia, bo nigdy nie widziałem kolorów. Czy hipnoza regresyjna to jedyna opcja na sprawdzenie swojej przyszłości, czy kosmogram również? Można zrobić tarot regresywny. Kosmogramu regresywnego nie zrobisz. Wiesz, jak byłaby tytaniczna praca? A poza tym gwiazdy zmieniają swoje położenie z czasem. Niebo nie wygląda tak samo bez przerwy.
A więc robienie regresywnych kosmogramów, tak jak powiedziałem, wymagałoby tytanicznej pracy. Czy możesz wyjaśnić, jak to widzisz, odczuwasz aurę, proszę? Widzę energię w postaci fraktali. Czym jest fraktal? Zapętlonym wzorcem jakimś. Tak? Jak sobie wpiszesz w Google grafika fraktal, to zobaczysz mniej więcej, jak to wygląda. Widzę wzorzec energii. Tego się nie za bardzo da wytłumaczyć. Jak się uczysz postrzegania energii, no to w pewnym momencie zaczynasz widzieć fraktalnie, ale to tak jak powiedziałem, no, to trzeba się najpierw nauczyć postrzegać energię. Czwarta godzina to godzina jakoś bytu, czy po prostu mam problemy ze snem. Przypomina mi to wiersz Stachury. Czwarta nad ranem, może sen w końcu przyjdzie. Pracujesz, czy otrzymujesz, chyba utrzymujesz miało być, się z magii. Tak, utrzymuję się z magii, to jest moja praca, więc pracuję i utrzymuję się z magii. A poza tym mam taką zasadę, że nie zaglądam ludziom do portfela, łóżka i talerza. I będę wdzięczny za wzajemność. Wie pan czemu? Od dziecka bez problemu dostrzegam kolory i kształty aury innych. Nie wiem, może masz do tego naturalny talent. Można ćwiczyć i się tego nauczyć, oczywiście. Wszystkiego się można nauczyć, może nie każdy może się nauczyć, ale system nauki magii jest tak skonstruowany, żeby właśnie weryfikować adeptów pod kątem, kto się czego może nauczyć, czy w ogóle może. Kiedy dojrzała do ciebie decyzja, że chcesz zajmować się tylko i wyłącznie magią? Co jakieś 3 lata temu. No bo ksiądz mu robił chrzest po wielu kielichach wina. Tak też może być, że podczas, a może w ogóle nie był chrzczony, bo tam nie było takiego pytania. A jeżeli nie byłeś chrzczony, no to po prostu jest to naturalna zdolność. Tak, Konstancja miała na to wpływ zasadniczy. Podczas medytacji w pewnym momencie odczuwam fizyczną blokadę w miejscu trzeciego oka. Aby przejść dalej, potrzebna jest dechrystianizacja. Tak. W pewnym momencie każdy adept dochodzi do tego, bo pieczęcie sakramentalne zamykają 80% światła czak. Zostaje 20%. A zaczynając praktykę magii, ćwiczenia z zakresu kontroli umysłu, medytacji i tak dalej, w pewnym momencie dochodzimy do granicy tych 20% i zaczynają się jaja, boli główka, jest ucisk w klatce piersiowej i tak dalej, i tak dalej. I wtedy przychodzi czas albo na odpuszczenie sobie praktyki i nauki magii, albo na rytuał do chrystianizacji. Czy chrzest w czymś przeszkadza we wszystkim? Już chyba wiem, czemu mnie głowa boli ostatnio często. Od pewnego momentu, a potem trzeba zrobić ten rytuał do chrystianizacji. Tak. Co to znaczy dechrystianizacja? Zdjęcie pieczęci sakramentalnych, które zostały na ciebie nałożone. Niektóre panie na TikToku mówią, że nie ma czegoś takiego jak dechrystianizacja. Niektóre panie na TikToku mówią też, że istnieje magia chrześcijańska. No to właśnie te chrześcijańskie witchestwo. Dla kogo one pracują? Rosół się gotuje. Co się dzieje z osobą ochrzczoną? Jest ochrzczona. Żeby nie powiedzieć oszczana.
Może pan coś powiedzieć o mandragorach? Mówiłem dzisiaj na tym live, więc się nie będę powtarzał, będzie na YouTubie, sobie obejrzysz. Też opowiadają, że podobno bierzmowania nie można ściągnąć, to na zawsze zamyka i tak dalej. To nic nie jest na zawsze. Wszystko podlega ciągłym i nieustannym zmianom. Jeżeli coś zostało nałożone, może zostać zdjęte. Jeżeli coś zostało zdjęte, może zostać nałożone. Nie ma jednego kierunku. Wszystko ma dwie strony. Ale jest jednym i tym samym, jak moneta. Ma awers i rewers, tworząc jedną monetę. Jak kartka papieru, ma dwie strony. Magia chrześcijańska to wtedy, kiedy ksiądz Maybacha dostaje od bezdomnego. Tak, nawet dwa. No to bezdomny, z tego co pamiętam, dwoma naraz przyjechał. Dodatkowy punkt w bingo mandragory. Czyli dechrystianizacja blokuje naszą... Właśnie nie. Dechrystianizacja odblokowuje ci możliwość korzystania z czakr. Czy pieczęcie mogą same pęknąć? Niestety nie. Jest sporo ludzi, którzy wiedzą, bądź czują, wyczuwają, postrzegają czyją śmierć w taki czy inny sposób. Czasami jest to zapach, czasami jest to rodzaj specyficznej aury i tak dalej, ale jest bardzo dużo takich ludzi. To czemu wróżki mają często jakieś obrazy bądź figurki chrześcijańskie. Nie wiem, dla mnie wróżki mają skrzydełka i krótkie spódniczki, ale może ja inne wróżki znam. Co zamyka bierzmowanie? Odpowiedź tkwi w pytaniu. Sprawdź sobie, czym jest sakrament bierzmowania. Jesteś katolikiem? Są jakieś skutki uboczne dechrystianizacji? Nie, nie ma skutków ubocznych. Dechrystianizacja ma na celu zdjęcie pieczęci sakramentalnych. Nic więcej. Jestem ateistką. Mój chłopak przeszedł na islam. Nie możemy się dogadać. Mówi, że moja dusza jest stracona. Wiesz co, radzę od islamistów, od muzułmanów, ja się radzę trzymać z daleka. Zatem trochę mało racji, nie? Bo dla każdego jest stracona. Dla każdego. Jak wygląda taki rytuał? Rytuał chrystianizacji przede wszystkim polega na tym, że osoba, która po taki rytuał przychodzi, musi zgromadzić odpowiednie artefakty związane z pieczęciami rytualnymi, które były wyznaniowymi, sakramentalnymi, które były nakładane. Świeca z chrztu, szatka, różaniec, krzyżyk z pierwszej komunii, jakieś zaświadczenie o bierzmowaniu czy obrazek, który się tam podczas tego sakramentu dostaje, obrączka ze ślubu bądź kawałek sukni ślubnej, garnituru. Czy tam. I kiedy zgromadzimy te pieczęcia, czy te artefakty związane z pieczęciami sakramentalnymi, trzeba je rytualnie spalić. Dodatkowo jest potrzebnych dokładnie 4 sigile, które się maluje, trzeba je na siebie nanieść. Metoda jest dowolna, już różne klienci różne rzeczy wymyślali. To jest sigil otwierający czakrę trzeciego oka, czakrę korony, czakrę trzeciego oka i czakrę serca. Jest też dodatkowy sigil, który właśnie zdejmuje pieczęcie. Bo co innego jest zdjąć pieczęcie, a co innego jest otworzyć czakry. Mój mąż jest muzułmaninem. Najważniejsze są swoje wybory. Każdy jest wolny. Oczywiście.
Tylko trzeba pamiętać, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Często muzułmanie o tym zapominają. Jest magia dla żołnierzy wojowników. Oczywiście, że jest magia bojowa. Bardzo mnie zainteresował temat magii od dziecka. Czułam jakieś ciągoty do takich spraw. No i nie, dobrze trafiłaś. Witam, a jeśli nie można zgromadzić tych artefaktów, by wykonać rytuał, czasami możemy użyć rzeczy zastępczych, na przykład zdjęć z chrztu. Większość ludzi posiada takie zdjęcia, albo gdzieś tam one są. Coś musisz mieć związanego z tymi pieczęciami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rytuałem dechrystianizacji, a ma problemy ze znalezieniem takich artefaktów, poważnie myśli nad tą dechrystianizacją, to niech napisze maila. Będziemy kombinować na bieżąco, prywatnie, a nie na publicznym live'ie, bo to trochę bez sensu jest. Czy są jeszcze jakieś sposoby na otwarcie czakr bez tego rytuału? Czy to bardzo trudne? No, słuchaj, wiesz co to jest pieczęć? Pieczęć to jest coś, co pieczętuje, zamyka. Więc jeżeli nie zdejmiesz pieczęci, jak chcesz coś otworzyć? Jak chcesz bez wyjęcia korka napić się wina? Czy czakra kundalini odblokowuje się poprzez rytuał, czy jakoś inaczej się to robi? Czakra kundalini teoretycznie powinna się odblokować samoistnie mniej więcej w okresie dojrzewania. Mówiłem o tym na którymś live'ie też, o energii kundalini. Energia kundalini jest zablokowana nie poprzez pieczęcie sakramentalne, tylko poprzez coś zupełnie innego, poprzez podejście społeczne do spraw ogólnie seksualnych. Podejście społeczne, które oczywiście się opiera na moralności, która z kolei opiera się na systemie religijnym, tak? Czyli pośrednio można, ale chodzi o to, że akurat odblokowanie czakry kundalini, czyli uświadomienie sobie pewnych aspektów energii seksualnej, jest sprawą umysłu danej osoby. W magii wudu mogę zrobić komuś krzywdę? Tak, najpewniej sobie. Jak działają egzorcyzmy? Normalnie. To jest tak, jakbyś ktoś ci wszedł do domu, a ty mówisz, wypierdalaj. Tak działa egzorcyzm. A jak nie posłucha, no to podchodzisz, walisz w pysk, bierzesz za wszasz i wywalasz przez zamknięte okno na przykład. Tak działa egzorcyzm. Jak zacząć pracę z energią kundalini? Czy zna Pan jakieś książki? Wiesz co, wpisz sobie na portalu lubimyczytać.pl energia kundalini albo praca z energią kundalini. Na pewno są na ten temat jakieś książki. Ja nie potrzebowałem czytać książek. Ja po prostu z energią kundalini swoją pracowałem od dosyć młodych lat i nie musiałem czytać na ten temat. Po prostu wziąłem się od razu za praktykę. No dobra, kochani, jest 29 po. Na dzisiaj starczy. Wydrukujemy karty do bingo. Następnym razem zobaczymy, kto pierwszy. Czy można pozbyć się ich przy pomocy ayahuaski, ale czego się można pozbyć przy pomocy ayahuaski? Jeżeli pytasz o pieczęcie sakramentalne, to nie, ayahuaska nie do tego służy. Czy różne kraje różnią się na przykład poziomem magicznym, na przykład dany teren bardziej sprzyja? Tu zadałeś dwa oddzielne pytania. Sprawa wygląda w ten sposób, że są tak zwane magie etniczne, czyli to nie są systemy magiczne, tylko magia na przykład słowiańska, magia germańska i tak dalej, ale jeżeli chodzi o potęgę związaną z miejscem, no to już zależy od tego, w jakim miejscu czy kraju znajduje się więcej czakramów, miejsc mocy i tak dalej. No dobra, pół do
kończymy. Dziękuję Wam wszystkim za udział w dzisiejszym live'ie. Fajnie się gadało, fajnie się piło z Wami kawę, jak zawsze. Wymyśliliśmy nową grę bingo. Wydrukujemy to sobie w trójkę i będziemy na następnym live'ie zaznaczać pytania. Ciekawe, kto z nas wygra. Słyszymy się wieczorem na podcaście na Spotify Magia do poduszki. Ktoś tam rzucił jakiś fajny temat, ale już nie pamiętam, co to było. Mam nadzieję, że to zostało gdzieś tam zapisane. I widzimy się jutro o godzinie 12 na następnym live'ie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za udział w live'ie. Życzę miłego, wspaniałego dnia. Może gdzieś już stopniały śniegi nawet. Jak to na wiosnę bywa, śniegi topnieją. Życzę Wam wszystkim pomyślnej realizacji Waszych celów, zamierzeń i planów. Cieszcie się z kilku ostatnich godzin weekendu i tak jak mówiłem, do usłyszenia wieczorem w magii, w cyklu Magia do poduszki i do zobaczenia jutro na live. Trzymajcie się, cześć.